swoich mieszkań, jakie mieli szansę jeszcze tych swoich interesów biznesów jedno zaglądać. Kilka takich fal uchodźców z Rosji, z Wiednia, gdzie zmora przybyła węgrowa, w związku z czym w XVII-XVIII wieku Święty Urban to jest takie najbardziej popularne, znane miejsce, wino. Też w święto świętego Urbanu tutaj się odbywają największe uroczystości związane z produkcją wina, ale wielu innych, także czy Frankowski, czy Rysgin włoskiego można tutaj w wielu restauracjach, kafejkach spróbować. Ja zapraszam jeszcze Państwa pod rynek, pojedziemy jeszcze na tereny zamkowe, wrócimy sobie na rynek i wtedy sobie powiemy, o której kupie. 20, 30 kosztuje wstęp na nią, ale Państwa, Mikulowski zamek posadzony na skalę, tu w okolicy Mikulowa zaczyna się Morawski Kras, tu w okolicy mamy rezerwat biosfery, tutaj te jasne drzwi, głęboko to jest część poświęcona winiarstwu, produkcji wina, metodom przechowywania wina. Znajdują się także małe mapki z przewodnikami w języku polskim, można sobie tam się po nie udać, wziąć. Są w języku czeskim, polskim, angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, ale najważniejsze, że w naszym są. O co chodzi? Bliżej niż no to, wiesz, żeby było widać, co trzymam, nie? Bo tu z banku wino dostałyście, tak? No to jest no, litr.
litra. Pół słodki od szefa. Jak od szefa? No bo no miejscowe. Tak, nie ta myśl, mówiliśmy, że chcemy miejscowe, to powiedzmy, że to od szefa. Ale ładny chłopak, nie? Fajny. I taki bystry. Maria, zgodzimy się z tym, nie? Ładny chłopak. Od razu, no kurde. Ale, ale fajne, bo taki bystry, nie? A nie taka ciapa. To tak. Ale bardzo ładowne. Dobre. Fajne. Jak w informacji bardzo ładna dziewczyna też.